Mili Państwo, dziś Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego. Kiedyż wreszcie doczekamy się Dnia Strażnika Nagminnego i Strażnika Podmiejskiego. Imieniny, wiadomo, Eutymiusza, Mederyka i Sebusa, którym gratulujemy osiągnięcia nieśmiertelności, bo. Kto raz usłyszy o Eutymiuszu i o Sebusie, ten nie zapomni owych imion nigdy. Z cyklu skrzydlate słowa. Najsłynniejsza i najbardziej dochodowa polska reklama, która brzmiała Cukier krzepi. Ułożył ją Melchior Wańkowicz dla Związku Cukrowników Polskich w roku 1931. Zarobił na niej po 5000 ówczesnych złotych od słowa czyli po 500 przedwojennych dolarów. To nie dawało spać kolegom pisarzom przez całe lata. Taki Ireneusz Iredyński zgłosił się w latach 70. ubiegłego wieku do Komitetu Antyalkoholowego z ofertą genialnego, dwuwyrazowego hasła wymierzonego w alkoholizm. Zażądał bajońskiej sumy 2000 zł od słowa. Spisano umowę, pisarz najpierw dostanie pieniądze, a dopiero potem zdradzi owo hasło. Iredyński wziął pieniądze i wypalił. Wódka szkodzi. A force z honorarium przepił w barku hotelu Bristol. Dziś przypominamy jeden z frekwencyjnych rekordów telewizyjnych w skali świata, choć tutaj trudno wyznaczyć jakiekolwiek granice, bo te rekordy się nieustannie dublują i dublują. W każdym razie, po 29 sierpnia 1967 roku ostatni finałowy odcinek serialu pod tytułem Ścigany oglądało 78 milionów Widzów. Przypominamy na przykład tym, którzy nie oglądali filmu kinowego z Harrisonem Fordem pod tytułem ścigany, że w serialu chodziło o lekarza doktora Richarda Kimbla, który to lekarz został niesłusznie skazany za morderstwo własnej żony, którego nie popełnił skazany na śmierć. W drodze do celi śmierci, pociąg, który go wiózł, wykoleił się, lekarz skorzystał z okazji, uciekł i rozpoczął poszukiwania prawdziwego. Zabójcy, a pamiętał go z domowej Szamotaniny jako człowieka. Jednorękiego. No i sam oczywiście stał się poszukiwany przez policję jako zabójca i uciekinier. Serial od początku ogromnie się podobał. Trwał cztery sezony. Pierwsze trzy nakręcono na taśmie czarno-białej, ostatni biegł już w kolorze. Historia skończyła się dobrze, o czym mogli się przekonać widzowie na całym świecie, także w Polsce. Mówiący te słowa jeszcze dziś, pamięta wrażenie, jakie na ośmioletnim dzieciaku zrobiło zdemaskowanie prawdziwego złoczyńcy przez doktora Kimbla. A sam złoczyńca stał się na tyle popularny, że tego jednorękiego bandytę umieszczono z numerem 5 na liście 60 najgorszych złoczyńców wszech czasów w kinie. Ale ta lista ciągle jest otwarta, co z mieszanymi uczuciami stwierdza nałogowy połykacz fabuł kryminalnych w telewizji Wiesław Kimble-Kot.